Dzień dobry, moi drodzy, jest godzina 16. Tutaj są dwaj Łukasze. Dzień dobry. A to jest seria z Herzog Iron 4 Stany Zjednoczone przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Zgadza się. I kontynuujemy naszą serię i zobaczymy, co zrobi Rzesza, bo robi wojnę z ZSRR. Tak, to totalnie mnie, nie powiem, troszeczkę zaskoczyło, ale w sumie też nie jest jakiś super straszny, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, zobaczymy. Jak coś, to ja postaram się wbić w żółtków, jeżeli go zaatakują Łukasza. I tyle, no. Miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyje. Nie, no przeżyjesz lajtowo. Okej, to może ty czołgniesz rób na dużym tym. Dobra, mogę pozwywać? Tak, oczywiście. Okej, tak. Teraz za cyszku weźmy. W takim razie... I tutaj, czekajcie, tak. Bunkry już budujemy, tak? Mamy po pierwszym poziomie bunkrów. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie się tu obronić. Ja bardziej się boję tych, że mi wyjdą na plecy. Jeżeli wyjdą na plecy, to ja nie jestem na to totalnie gotowy. Zobaczymy, jak to będzie, ogólnie. Jak mi się tu uda? Nie wiem, jak z tą Polską. Czy jest sens utrzymać takiej dużej armii tutaj przy granicy z Polską? Możliwe, że nie. Wtedy przerzucę większość sił moich tutaj. Okej. Okay. Bochy dołączają do frakcji osi. A to oznacza, że mogą mi robić desant tutaj. Aha. Tak już nie przyjdzie. Święka wydaje mi się gdzieś tam zrobiło. Ej, brakuje mi supplies'ów? Czego? Nie wiem niczego. O co z tym chodzi? Tak, tak. Obszar dałem zimowania tutaj niezwykle. No. Pamiętajcie, że marynarka włoska też jest gigantyczna w stosunku do mnie. Coś takiego z pierwszej kolejności. Wiem, tylko 5 oddziałów na cały ten obszar zimowania. Tak, punkty ten, wybrzeże niekoniecznie. Leci sobie. No, myślę, że tak są najważniejsze punkty mam tutaj bronione, żeby portu po prostu nie zbawić. Bo jak nie mają w portu, to nie jest to aż takie uciążliwe. Całą resztę sobie zobaczymy. Tutaj raczej nie powinni. Włoska flota chyba tu dopłynąć nie będzie mogła, więc możliwe, że nawet naszą flotę byśmy mogli tutaj jakoś zrobić. Nie wiem, jak z Polską będzie, po czyjej stronie jest fanatyzm ideologiczny. Poruszenie do ziem wschodnich. Co ty, kurde, robisz? O! Gdańsk albo wojna. Okej. Nie wiem, co odwalają, ale... Raz będą chcieli robić Gdańsk. Serio, nie ogarniam, to jest ten bot robi. 39, dobra, już artylerię lecimy. Potem jak się jedna wynajdzie. Tutaj, o! Będziemy chcieli robić też pertasze lepsze. Pokończy. Nie, no, do drugiego poziomu zrobię te forty. Ale czekajcie, bo ja dostanę tutaj tę ziemię chyba, nie? Te forty też mi są tak z dupy potrzebne. Dobra, kończymy na razie w Transylwanii robić ulepszenia. No i zawsze będę miał tą linię odwrotu w takim razie tutaj. Myślę, że to też jest dobre rozwiązanie. Jak mi się wojska robią? Szablon. 19. Czy ja to mogę wnieść na artylerię? 20. Okej. Okay. Mieliście więcej artylerii, czyli taki standardowy na razie szablon sobie robimy. To sprzęt wsparcia samochodowe, zapisz, wyjebiście, mamy logistykę, czyli będziemy mniej sprzętu tracili na wszystkim. Przydałoby mi się mieć jeszcze te, jak to tam się nazywało? Weź się tutaj dajmy, nie doświadczonych, ale zawsze. Jeżeli po prostu będziemy się bronili. Czyli tak, szablon, raczej tego mam skończony. Może tutaj jeszcze zrobimy... A wielką jeszcze logistykę przybyć. NKWD, też wymieniamy. Ten NKWD musimy poprawić. Logistyczne. Więc sprzętu wsparcia tutaj nie mamy. Cholera jasna. Dobra.
to ogarnimy. Potem czołgi i będziemy na pewno walali te czołgi wszędzie. Boję się przegrać tą wojnę. Z tym samym chwilą po co te bunkry robię. Chociaż może nie będą aż tak potrzebne. W takich grach testowych, jakie sobie robiłem, dawałem radę i bez tego. Kult robotniczy, kultura robotnicza, te pobudowy jak najbardziej. Nie potrzebowali więcej samolotów, więcej wszystkiego. Cel nie znam, kurde, co on tutaj może robić w tych kałach. Całkowicie szczegóły. 28 stopni. Sport. Jak ja tego olbrzyma mogę pokonać tej linii? Czy pancerniaków też przydałoby mi się już zacząć robić, nie? Ale myślę, że do tego to jeszcze mam sporo czasu. Lecimy tutaj. Czy mi się tego jakoś tutaj łatwo nie robi? Dobra, jest gwarancja niepodległości. Mają na mnie claima, ale do kiedy? Kolej aneksji. Aha, tak po prostu. No tutaj niestety mi się chyba nie uda nic zrobić. Z tą Francją. A jak tam WB wygląda? Będą komuniści? Kurka, no cały czas im supportujemy ten komunizm i dupa. Blada, z tym nic z tym nie zrobimy. Nie wiem, czy to był sens w ogóle się w to bawić. To. Co zdobywają? Co możemy już odlecić w reaktory? Atomowe również. Nie wiem, co to jest kolej padła. A, to jest chyba gdzieś tutaj. Tak, dobrze pamiętałem od tej liczby, dobra. Tak i co? Dobrze powiedziałem, okej. Okay. No, trochę mam tego przy tej granicy. Okej, okay, ruszą jednak na Polskę. Ruszą na Polskę, Gdańsk albo wojna. Ja czy Polska im odda Gdańsk? Zazwyczaj chyba oddaje, nie? Nie jest gotowa do tego. Do tego, co nadchodzi. W sumie tak ten mój dalszy plan. 6400 kosztuje zbudowanie takiej jednej? O kurde. No kurka. Nie powiem, że jest to problem. Baza morska. No to jest duży problem. Mam 80 tych. Nie ma fabryk wojskowy? 112, no to Ameryka jest znacznie potężniejsza ode mnie. Dobra, tych już mam dość sporawo. Wsparcie też się buduje, jest do przeżycia. Niech to nam się dalej wynajduje wszystko, zobaczymy jak to będzie. Gdańsk albo wojna. Ale zobacz, robią jednak też Gdańsk albo wojna. Mhm. No właśnie teraz zauważyłem, że będą szli na wojnę przeciwko temu. Ja cały czas czekam, żeby mi się ustrój, kurczę, zmienił, wiesz? Ja tam będę wspierał ciebie demokratów. Szkoda, że się tak nie da jako komuch na przykład demokrację wspierać, czy coś do wody, a nawet. Okej, okay, coś takiego. Samoloty? Coś mogę wyrzucić, czekajcie, ile ja tego mam. 240 bombowców, 79 myśliwców, 450. No ja tak dzisiaj nie mam szans z lotnictwem niemieckim, to będzie szło w tysiące dosłownie. Tak myślę. Aż jak tego jest mało. Okej, okay, to jest tutaj graniczne mamy. Ewentualnie zostaniemy na tej granicy i będziemy się bronili przeciwko Niemcom. Mam taką doktrynę, że i tak ta obrona najlepiej będzie się... Strasznie to spowolniło się wszystko, temu. Strasznie wolno to zaczęło lecieć wszystko, nie wiem, to jakoś optymalizacja hojara się pogorszyła? Tutaj. Czekajcie, to wszystko tak i do tej szóstki. Ale to naprawdę to byłby się działo. Nie, tutaj nie lecą, że będziemy mieć takich 6 oddziałów do ewentualnego niszczenia desantów japońskich, nie?
tego księcia terroru weźmiemy. Już ten, kobiety w lesnictwie. Nie, na pewno to teraz to robimy. Nie no, ale na razie no to tak czy siak mamy po prostu 200 dywizji do walki na tej granicy z Niemcami. No, myślę, że Niemcy raczej nie powinni nas przebić jako tako, nie? Chyba. 103. Nie, Boże, tutaj jesteś świętszy. Niemcy mają już tutaj fabryk? Ej, patrz, Niemcy są nierówne. Tu mamy porównywane siły z Niemcami chyba. Ja myślałem, że jestem w lepszej sytuacji. Na tym teatrze działań wojennych. Ale tutaj niekoniecznie. Zobaczymy po prostu, jak się tutaj to wszystko rozwinie. Przestarzały sprzęt, jak najbardziej, z czego go wymienić teraz na lepsze armaty. Nie to. O kurde, to jest duży błąd. Tak. O, to do Grecji? Co? Właśnie, what? Polska oddała Gdańsk? Halo, Kartus? Co tu się dzieje może? A te Włochy zaatakowały Grecję zamiast Jugosławii? No i są w wojnie przeciwko aliantami. Co? Już mają wojnę z aliantami Włochy. To LOL. Dobrze. Rzesza też. Nie wierzę. Dobra, nie wiem co tu się stało. To ja chyba robię klejma na Rzeszę. No bo oni! Ma się pakt. No, to muszę go zerwać. Jakbyś widzisz, nie podpisał paktu o nieagresji, to byś mógł wjechać w Rzeszę jak w masło w sumie. A jak zerwać ten pakt? A to dopiero po jakimś czasie, po roku czy dwóch można zerwać, wiesz? Aha, widzę tutaj, że 20 listopada. A to tak niedługo. A co ta Polska odwala? No. Znaczy, co? Oddała Gdańsk po prostu, wiesz, i na kozaku stoi i się buduje, wiesz co? Boże, ona jeszcze Rzeszę pokona, Lukas. My się jakoś supportuj, w sensie, nie wiem, daje jej broń czy coś. Może się uda, nie? Ale by była beka. Dobra, oddali Gdańsk i robią sobie ominięcie Maginota, ale do wojny tak czy siak musi teraz dojść za chwilę. No już jest wojna Rzeszy z aliantami, w sensie z Anglią, nie? A, no tak, bo Grecja. No mi to się podoba, wiesz, bo ja idę bardziej techniką stalinowską z II wojny światowej. Niech się wszyscy biją dookoła beze mnie. Jak się wykrwawią, to dopiero przyjdę. Ja na tej zasadzie będę tutaj grał. Mnie to nawet cieszy, że jest walka już w Europie, że jest zadymka. No zobaczymy, jak się to podoba. W sumie to ciekaw jestem, bo tak, z Francji nie mają wojny, mają wojnę z WB. No. O Grecję, które nie są w stanie w ogóle ruszyć. Okej, okay, Luksemburg atakują, okej. Okay. A ty widzisz coś tam, czy też masz Fog of War'a? W ogóle wojny w sensie? Nie, chyba mam wyłączone, bo nic nie wiesz, przemieszczenia się jednostek, ale... Ja też, a szkoda kurde, ja bym sobie poglądał, wiesz? Jak się bije bot. Czekaj, co oni teraz wchodzą? Bo Francja nie dołączyła do tego. I może być tak, że se Francja będzie po prostu stała i Polska, Niemcy będą też stały i robiły przemysł. Ja pierdolę. Holandia, Rzesza, Holandia, Rzesza zjada Holandię. Mają cały czas wojnę z aliantami, to bardzo dobrze służy, nie? Czekaj. Tam. Ale czekaj, Węgry są w osi już? Kto? Węgry, nie. No chyba do... nie dołączyły jeszcze... No, nie, ale nie, widzę, są. Są w osi? Tak, Węgry są w osi. Okej. Nie, bo właśnie widzę, że tak Niemcy są przy granicy ze mną w osią stronę. No to muszą być w osi, nie? Zobaczymy, czy się Rzesza w ogóle upora z tą Belgią i Holandią, nie? Z jednej strony. Zobaczymy, no bo też sporo wojska ma przy mojej granicy, więc w wojnie chyba też pewnie powiedzieć. Mają wojnę z Francją za chwilę. Osobno wypowiedzą tą wojnę z Francją.
Ciekawe. Wiesz co, już nie wiem, co tu się stanie, wiesz, bo może być też tak, Lukas, i to bez żartów, że Francja dołączy do frakcji na przykład z Polską i będą, i Rzesze zjedzą na dwa baty. Może być tak. Ja właśnie na to liczyłem, ale... To będzie wojna na dwa fronty, się wtedy zjedzą Rzesze, ale kurka, jak ich zjedzą, to jest mi tak nie na rękę. No. Ale powiem ci tak, że czym więcej i czym dłużej nie wchodzisz do wojny i oni się biją z aliantami, tym bardziej na tym korzystasz. Czemu? Znaczy, że w sumie to... No bo nie tracisz przemysłu, jednostek, broni, a oni wszystko tracą, wiesz. A też zyskuje na dodatkowy przemysł do produkcji. Ja na chwilę zrobię pauzę, okej, okay, Luki? Muszę coś poustawiać. Wiecie co, to ja w takim razie... A, dobra, już mi się to było, bo chciałem przerwać budowę tych fortyfikowań. Ale widzę, że to i tak sensu nie ma. Tutaj zostawimy sobie na te takie wyższe... Dobra, już odpauzowałem, sorry. Zostawimy musiałem sobie... coś ustawić, wiesz? Spoko. Zostawimy sobie na budowę tych atomówek. Okej, tam chyba Holandię i Belgię zjedzą. Wiesz co, no wydaje mi się, że tak. A szkoda, bo jakby ten Angole się zdesantowali, co tak raczej powstrzymali to. Jak Angole by wysłali wsparcie, to by tam się napierdzielali naprawdę dosyć długo. Gdzie październik? Czekajcie, to jest to. O, szpitale też znaliśmy. Też czekajcie, ja mam już przydzielony zwiat. O, zwiat na kolejny poziom. Przestarzałe na pepesze zmienimy. Pepesze. Czekajcie, co tutaj. Lotnictwo teraz będzie mi się robiło. A potem nie wiem co. Może zmniejszyć też pepesze. Żeby mieć po prostu to już wszystko zapełnione. Bardziej, że jakoś sporo. No i czołgi chyba. Czołgi trzeba będzie zacząć wreszcie ciężkie budować za chwilę. Się zacząć szykować. No zobaczymy, jak się teraz AI zachowa, nie? No tak, ja tu po prostu wiesz, całą granicę obstawiam i jestem ciekaw po prostu, co tutaj się wydarzy. I to mi tutaj doszły, widzieliście. Ja już się chcę pochwalić. Już jestem komunistyczny. Widzisz, już jesteś czerwony. No, prawdziwy czerwony. Nadal jesteś niebieski. Nie jakiś fałszywiec. Jakiś przyszywany. Nie jakiś fałszywiec z Moskwy. Jestem cały czas komunistyczny. Znaczy, teraz będzie miał tą wojnę z Francją. No, to będzie ciekawe dosyć. Nie, no nie ma szansy, żeby się zdesantowali na WB, nie? Niemcy? Jakaś tam szansa jest, wiesz? Powiem ci szczerze, że nawet czasem widzimy, jak Hiszpania potrafi wpieprzyć Anglii i potrafi się tam zdesantować. Tylko, że w Hiszpanii jest jeszcze wojna domowa. Boże! Dobra, nieważne, nie, bo tutaj szukałem cały czas innego typa i zapomniałem, gdzie on był. I teraz go dopiero znalazłem. Borysa Szpanikowskiego. Czarna doktryna mi Szarabkowa, coś takiego, no. Te. O Boże. Co oni z tym... Ha! Ej, oni są już przy mojej granicy. Znowu wrócili tu Niemcy. Chiny podbijasz? Wrócą, ale oni ci nic nie zrobią, wiesz? Chiny kto? Ty. Ja? Zły człowieku. Nie rozumiem. Czy to jest jakaś komunistyczno-imperialistyczna propaganda względem mnie? Ja muszę wyzwolić robotników, Łukasz, no. Co to jest? Na Francuska. A, dołączył do Japonii. A czemu tak? Jak tak można robić? Aha. A co, wszystkie czołgi przełamane plus 10. Na razie to i tak nie jest przydatne, ale zaraz ciężką będziemy robili. Ciężkie czołgi. A Niemcy co robią dalej? A, czekaj. Dalej domagajmy się Słowenii. Ale... Czekajcie, no jeszcze wojny nie wypowiedzieli Francji. Kurde.
coś tu się porypało bez tych historycznych, wiesz? O, mogę robić Selwyn już na... O! Czekaj, coś się dzieje. Komuna francuska dołączy do koalicji Alianci. I mamy wojnę, mój drogi. Mamy wojnę. Rzeszy pomiędzy komuną francuską. Zobaczymy, kto wygra. Lukas, a jak wygrają Alianci? To nie chcę nic mówić, ale Polska opracowuje chyba bombę atomową. Co? W 39 nie roku? Nie, no, zbija się. Nie, radary, radary. Radary, bombę opracowuje. Tak spojrzałem, widzę bomba. What? Słoweni się będą domagali. No bo co ciekawe to, co się tutaj dzieje. Ja się tak zastanawiam, czy tej Polski nie atakować. Jak chcę. Wiecie, jak on zajmie Chinę. Tędy nie będzie chciał przyjść, tak? Przez te tutaj prowincje. No ale muszę zaczęło wojska na granicy z Sinem. No dobra, jakoś się wbił, co było oczywiste. Się jakoś do mnie wbije kałach. A my się będziemy musieli tam przyszykować do tej walki. Sin, Mongolia, tylko że ja tego nie ruszę, kurczę. Ja mogę jakoś te państwa. Bo Ola dzisiaj się na swoich granicach zabezpieczy, no te państwo tam już koła chodzi. Imperium Mandżurskie. Ty, oni chyba stoją u siebie na granicy i oni się nie biją między sobą, lol? No na razie nic się nie dzieje, z tego co nie widzę. Okej, tak, i moglibyśmy zrobić T-34. To jest świetne. Jak szukasz kraju na podbój, Xinjiang koło Mongolii jest komunistyczny, nie powinien dołączyć do aliantów. Aha, to na tej zasadzie działa. Mhm. Bo komuna nie może chyba do aliantów wbić. No czekaj, zaraz zobaczę. Ja nie mogę dołączyć do aliantów, bo nie popierają mojej ideologii komunistycznej. Do ciebie chyba nawet mógłbym do frakcji dołączyć teraz. Oczywiście, że tak. Mogę dołączyć do ciebie do frakcji, bo jestem komuchem, nie? Aha. Tak to działa na takiej zasadzie. Dobra. Kupię tym misję, przeniesiemy za Ural. To jest taki lepszy. Co to jest? Siermasz. Okej, to zróbmy. Dalsze badania. Dobra, te 34 to raczej nie. 39 już dawno minął. O kurka, jestem zdecydowany w tym wszystkim. Dobra, chciałbym tę technologię teraz pocisnąć. No ale cały czas muszę niestety spore wojska tutaj na granicy z Niemcami trzymać, bo Niemcy mi tutaj obwalają. Niemcy? No. Powiem ci tak, mają dla ciebie cele, ale mają też pakt o nieagresji. Bot czasami potrafi w jednej sekundzie zerwać pakt i wypowiedzieć wojnę, więc dobrze by było, jakbyś tego pustego nie zostawiał, nie? No wiem, no wojsko. Żeby ci nie zaskoczyli. Tam trzymam, w większości. Czyli co, nie ma takiego okresu przejściowego jak w Europie na przykład? No. Okej. Czyli po prostu ten mi się tutaj wbija, związek tutaj sobie Chin zrobi, czy cokolwiek takiego. Więc nie byśmy sobie tutaj graniczyli Tybet. Okej, tutaj ci. Ja nie mogę mieć wojny z... niestety... WB, nie chciałbym tego. Jak się alianci zrobili, to i tak już jest... kiepskie. No i mają tą pagnię niegrosji z Polską. Polska co może zrobić? Cyklometr? To, że... Szkoda, że Polski w takim razie nie zaatakowałem, to bym już się w tych Niemców może wbijać. Mielibyśmy wojnę, mielibyśmy najsilniejszą sytuację, co się tutaj może wydarzyć. Na ten moment to tak coś za bardzo nie wiem. Ja jestem ciekaw, co Kach też na pewno. Kurujący zanim te Chiny, będzie granica przez Sin. Cel wojny. Będzie 200 par, no Boże. Tak długo to się robi? Myślałem, że krótsze są cele wojny. Okej, okay. Pan z dużą ilością medali. Jeszcze będą dymy w Europie chyba. No tutaj teraz... rząd Bułgarii. Tak, widzę, że coś tutaj się dziwnego dzieje. A dziwi mnie to, że komuna francuska dalej, oni stoją chyba u siebie na granicach, wiesz? Aż kosi mnie, żeby tam ochotników wysłać, popatrzeć.
No widzę, że na pewno się biją na granicy z Włochami, ale tego nie przyjdzie ani jedna, ani druga strona. Mhm. Okej, okay, atak na Jugosławię, okej. Okay. I teraz Jugosławia też tutaj zaczyna atakować Włochy od drugiej strony. Jeszcze będziemy to, że alianci to zaraz wygrają to wszystko. No, jak alianci pokonają Rzeszę, to będzie trochę będzie bardzo ciekawie. Bo teraz widzę, jak z granicy węgierskiej uciekają wojsko niemieckie do Jugosławii na przykład. Nie? No, będzie niezła imba w Europie. No i buncik. Jaki buncik? A, że od Jugosławii, tak? Tak, tak. Chorwację wyzwolili Niemcy, bo to tak jakoś miało być, że wiesz, że chcemy wyzwolić Chorwację, dlatego wojna i coś takiego zrobili. Przemysłem dać w momencie. No okej. Okay. Czyli czekajcie, ja mogę więcej dywizji produkować na dalej. Nawet z tych zwykłych, nie? Po prostu możemy w dużo większej liczbie to robić. NKWD to ja nie chcę większej ilości, niech się robi tyle co ja, gdzieś to będziemy wysyłali. Aj, kałach. To ma tutaj Japonia. Ej, nie wiem, że on ma... What? O kurkę, ile tu surowców on sobie zabierze. No, on te Chiny atakował, to też łatwy cel by był. What? Jakieś faszystowskie Chiny? Marionetkę sobie zrobili, no i kino. What the fuck? Imperium Xia Bensama? No oni potworzyli tutaj jakieś kurde gówno marionetki, wiesz, tak szczerze. Widzę. Okej, czekajcie, bo tutaj muszę... A, przecież jeszcze te są, zapomniałem. Czas szkolenia armii 25, to by było przydatne w sumie też. Naprawa budowli to raczej nie. Zobaczę teraz, co zrobi Japonia. Czy pójdzie we własną frakcję, czy w zbliżenie z 8 Lukas. Jak ona dołączy do osi, no to ja już będę prawdopodobnie ich Lukas atakował. Więc... Taki. Zobaczymy, co zadecyduje Japonia, nie? Mi się ten przemysł gdzieś tutaj buduje. Tak. No, a ja też się muszę sobie zdecydować. Nie wiem, piszcie mi w komentarzach, co ja mam zrobić. Mam wrażenie, że... Tylko powinien gdzieś zaatakować tak naprawdę, nie? No, to wiem, że tam są te 90, ale to zostałem sobie na... Zostałem sobie to, o, na budowanie tego, jądrowych rzeczy. A to wiem, że to jest jakiś czas, ale... Wciąż to jednak jest czas na to. Kurk. O, czekaj, Rzesza zjada Francję, bo właśnie. Już? Tak szybko? O kurde, ale Blitzkrieg poszedł. No nie ma... O Boże, oni mają 30 jedności narodowej, Lukas, czyli praktycznie... Rzesza wchodzi do Paryża i Paryż pada. A. Ja myślę, że może potem Polskę ruszą, będzie. Kurde, tylko że liczę na to, że na większy burdel tutaj z tej strony. Aj! Angole, co wy nic nie robicie? No, bez jaj! To jest właśnie Francja wchodzi 4 Lukas, wiesz? Jak gracz tym nie gra, to jest właśnie coś takiego. Takiego byś miał Lukas sojusznika. Serio. Ja no, ale to już bym się wbijał do tej strony. Rzesza sobie poradziła. Lol, pociśli wszystko. Okej. No Lukas, szykuj się, obstawiaj się lepiej. Ja się obstawiam, jestem obstawiony. Jestem też obstany, ale... Coś inna... Dasz radę, Luki, dasz radę, man. Może ty
tych wycofajmy. W sumie tak chcę. Trochę tutaj za bardzo prawie dobre linie bunkrów byśmy odpuścili. Też może się to odpuszczać. No tej Polski tutaj nie ma, kurka, jakbyśmy tutaj przerzucili. Bo walka w takim razie tutaj będzie. Jeżeli nie będzie wojny polsko-niemieckiej, to całe nasze siły by mogły tutaj stacjonować jednak. Też tak to zjemy. Tutaj mamy nawet mniejszą granicę. Ty, Lukas, ale sądzę, że to jest naprawdę bardzo dobry moment. Kurde. Kurde, przedobrzyliśmy. No, przedobrzyliśmy, ale 30 minut, mam nadzieję, że ludzie tak to docenią jakąś łapką w górę przynajmniej. Jak najbardziej. Nie? Myślę, że powinien zostawić tutaj zdecydowanie taką łapkę w górę. Mhm. No i co, widzimy się już jutro o godzinie 16 i tutaj widać, że już zmierzamy do takiej większej wojny. To już będzie już zadymka potężna. Tak, się zacznie za chwilę tutaj dziać, tak naprawdę, naprawdę. Więc zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków ze szczególną uwagą. Na razie. Pa, pa.